Witajcie kochani, witam was kochani serdecznie. 37 odcinek z levelowania całkowicie nowego konta Fishing Planet. Ja jestem Yuken, a dziś przedstawię wam drugą część poradnika, jak szybko levelować konto między 40 a 50 levelem. Dlaczego druga część? Otóż, jeżeli masz niższy level niż 45, to polecam ci pierwszą część tego poradnika, czyli dosłownie mówiąc ostatni odcinek w playliście z levelowania konta. Jest to idealna metoda, ale jeżeli już bijasz 45 level, no to polecam ci zdecydowanie ten poradnik i jest on jak najbardziej dla ciebie. I teraz moi drodzy, zrobiłem to, co no dla tych, którzy też obserwują moje postępy w grze, zrobiłem to, co gdzieś tam deklarowałem w poprzednim poradniku, z tyle, że z małą różnicą. Na zmianę dokonałem w 46 levelu, a nie w 45. Natomiast muszę ci pokazać, nie bez powodu tutaj pokazuję ci wędkę, bo moi drodzy, zasada jest prosta. Przyjęła się taka zasada, wszyscy o tym piszą, że aby levelować szybko konto do 50 levelu, no to trzeba siedzieć na delcie, że już nie można nigdzie indziej siedzieć, nie ma to sensu. I oczywiście w przypadku rzek jak Tuby czy Niemiec zgodzę się, że iść tam nie ma kompletnie sensu. Ale nikt nie wpadł na to, że można się cofnąć na inne łowisko, które odda jeszcze lepiej niż delta. I dziś ci to udowodnię, dziś ci to pokażę. Także będzie to z dedykacją też dla tych wszystkich, którym już delta się nudzi. No i nie oszukujmy się, my, czyli ja akurat w tym momencie, wchodziłem na deltę na 38 levelu i stosowałem te wszystkie różne metody, które też wam nagrywałem do 45 levelu i nie ukrywam, że przez te 7 leveli już ta delta zaczyna mi się po prostu przejadać. Już to idzie wolno, szczególnie od 45 levelu na lepszych wędkach ten XP już na delcie niestety nie oddaje. Ani na karpiach, ani na jesiotrach. Także jeżeli masz dość łowienia karpi, jesiotrów, to pokażę ci naprawdę fajną metodę, która bardzo szybko oddaje. Jak widzisz, no ja już mam praktycznie 47 level, brakuje dosłownie niewielu, ale poczekałem, nie wbijałem tego levelu, stwierdziłem, że dziś pokazując to, skoro wy obserwujecie moje postępy w grze, obserwujecie to niejako w formie vloga, no to podzielę się z wami tym, jak wbijam ten 47 level. Bardzo ważny w tym wszystkim jest sprzęt. Bez sprzętu ta metoda, którą ci podam, nie będzie miała większego sensu. To znaczy, jakiś tam sens będzie miała, ale będzie ci o wiele trudniej. Jeżeli chcesz to zrobić szybko, bo ten poradnik, ta seria levelowania konta, czy też tytuł tego odcinka brzmi, jak szybko wbić level od 40 do 50. Tak? W poprzednim odcinku ci pokazałem szybkie metody, jeśli chodzi o deltę. Dziś również ci pokażę bardzo fajną, szybką metodę, ale bardzo istotne jest, żeby to no, było szybko, to musisz mieć taki sprzęt. Czyli wbijając 45 level, robisz zakupy. Polecam ci zdecydowanie kupić podpórkę na 3 wędki, bo będziemy używać 4 wędek, także to jest konieczność, 45 level się odblokowuje. Kwestie pokrowców, tam jakieś rzeczy, to już nie będziemy poruszać, to już sobie zrób indywidualnie. Zobacz tylko, ile masz kasy. W każdym razie wędka. Jedyna dostępna na 45 levelu to jest wędka taka Cat Boxer 200, Boxer 280. Ona jest do 23 kilo. No ale patrząc na 45 level, również nie jesteśmy w stanie mocniejszego kołowrotka. 22,5 kilo, no ale powiedzmy, że to się zgrywa, tak? 23,5 kilo słabszy kołowrotek. Żyłka niestety bardzo słaba, 20,85. Nie ma mocniejszej na tym levelu. No i przypony to była tragedia, bo na levelu są dostępne niestety, z tego co pamiętam, mono przypony 19 kilo. To już by był przeskok totalny i to nie miałoby sensu, ale przez to, moi drodzy, że realizujemy misję, zbieramy monetki. Za monetki kupiłem przypony 25 kilo. Także tak jak żyłkę widzicie, mamy 21 kilo powiedzmy, przypony zamontowałem 25 kilo i to jest ok. Przypon może być, powinien zresztą być mocniejszy od żyłki. I to jest git. Tylko, że pamiętaj, że na tym sprzęcie, jeżeli byś poszedł lub poszła na deltę, no to ten exp będzie niestety już słaby. Druga wędka moja jest identyczna. Trzecia to już zostawiłem tą, którą miałem najsilniejszą, czyli 21 kilo. Nie jest no, po prostu niewiele słabsza, bo generalnie kołowrotek mamy 21 kilo. Reszta jest dokładnie w tej samej konfiguracji. Spławika nie będziemy do tej metody używać. Tym bardziej, że ta wędka jest tylko do 16 kilo, więc ją pomijamy, ale bardzo ważna w tym wszystkim jest Rivertex Zeus 270 do 21 kilo, spinningówka, moi drodzy. I to jest tak samo 22 kilo, mocniejszy kołowrotek założyłem. Jak najbardziej oddaję,
i tak żyłka jest słabsza i ten sam mocny przypał. No i oczywiście przynęta na golem. Dlaczego tak? I co my tutaj kombinujemy? No myślę, że niektórzy z Was już się domyślają, co Wam chcę zaproponować, moi drodzy, bo mamy założone haczyki 10-0, duże mi nogi. Mamy założone 9-0, oczywiście bezzadziorowe, duże mi nogi. Mamy żywce Shiner, haczyki 8-0, no i tutaj ta spinningówka. No to zobaczcie siatkę, moi drodzy. 39 tysięcy expa za dniówkę. Spędzoną oczywiście na... Nie expa, przepraszam, nie expa, tylko kasy. 39 tysięcy kasy za dniówkę spędzoną na Michigan. Tak, moi drodzy, według mojej metody, jeżeli komuś z Was nudzi się już ta delta, zrobicie zakupy na 45 levelu, wbijacie z powrotem na Michigan, polować na szczupaki muskie gołe. To było w poprzednim odcinku z Michigan, ale skoro no, to jest też taka forma vloga, w którym Wam pokazuję, co robię, no to sami zobaczycie. Za chwilę zacznę dniówkę i zobaczycie, co tu się wydarzy. Mamy w siatce dwa unikaty. Jeden rano 27,7 kg, drugi 27 kg. Zobaczcie, jak pięknie oddają. Pięknie. 5900 kasy, 4700 kasy, 2100 expa. Ja Wam to później oczywiście, moi drodzy, jeszcze takie porównanie z tym zrobię. Dlaczego to się bardziej opłaca niż delta? Więc nie będziemy, moi drodzy, przedłużać, tylko musimy po prostu teraz sobie czas przesunąć. Kolejny dzień jest deszczowy. Boję się, czy ten dzień nam odda. Serio się trochę boję, czy deszczowy dzień nam będzie w stanie oddać, ale musimy spróbować, no bo o to chodzi, żeby spróbować. Zobaczcie, to są, oczywiście mam premkę, przyznaję się, czyli na dniówce mam 15 tysięcy expa. 15 tysięcy expa, tyle na jednej siatce wyciągnąłem. Także to tu po prostu rzucę. O, zobaczcie, mamy stojak, jesteśmy na Michigan na szczupakach. Tam, jak widzicie, są markery, gdzie poprzednio łowiliśmy i tam oczywiście też pójdziemy. Są dwie miejscówki, tutaj mamy drugą. Chodzi o szczupaki muskie gołe. My nie polujemy w żaden sposób, moi drodzy, na zwykłe szczupaki. One nas kompletnie nie interesują. Oczywiście taki się może trafić. Widzicie, haczyki 10-0. I z tymi wędkami mocnymi jesteście w stanie dać radę, chociaż uwierzcie mi, że taki medalowy muski goły jest w stanie Was też porządnie wymęczyć i też, no, może być grubo. Może być, moi drodzy, grubo. Także różnie to może wyglądać. To wcale nie znaczy, że będzie super łatwo. Dlatego powiedziałem między innymi, że na słabszych wędkach takie łowienie z gruntu, no, nie miałoby większego sensu. No a znowu zapełnianie siatki z kajaka według mnie jest bez sensu w tym przypadku. Takie jest moje zdanie. Jak uważasz inaczej, to oczywiście napisz w komentarzach. Możesz dać znać również w komentarzu, jak ta metoda wstępnie Ci się podoba. No bo większość z Was pisało na czacie, że ta delta Wam się tak strasznie nudzi. I tak jak mówię, mnie też ona się zaczęła przy 45 levelu nudzić. A nie chciałem też się bawić z tymi karpiami ciągle. No bo wiadomo, 50 level to dopiero się zaczną karpie. Taka jest prawda, 50 level się zaczynają prawdziwe karpie. Więc chciałem sobie troszkę od tej delty odpocząć. Wstępnie plan jest taki, że może na tą deltę jeszcze wrócę, a może jak te szczupaki tak nam oddają, to może nie. No bo tak naprawdę szczupaków na delcie łowić nie będziemy. Mimo, że jakieś tam małe są, ale na delcie nie, przepraszam, tylko na Weeping Willow, na Anglii nie będziemy szczupaków łowić, no bo te szczupaki, które tam są, to jakieś 3 kg, to w ogóle to nie ma sensu się z tym bawić. Więc wróciliśmy na szczupaki i no praktycznie już na Waszych oczach to jest kwestia jednej ryby. Złowię jedną rybę i już mam 47 level. Jeżeli to tak szybko, tak sprawnie idzie, to jest naprawdę całkiem możliwe, moi drodzy, że ja tu zostanę do 50 levelu, ale to dowiecie się w następnym odcinku. No i chciałbym zrobić Wam takie porównanie. No to jest może temat na zupełnie osobny odcinek, żebym Wam po prostu screeny czy przewitki powrzucał, bo jednak warto to widzieć. I może takie coś nagram, że po prostu wejdę na tych wędkach na deltę, bo podkreślam, na tych wędkach na delcie ten exp jest mały. Potrafię złowić, słuchajcie, w tym momencie medalowego karpia, który mi daje tam około 500 expa. Jakiś mniejszy, tak? Jesiot również daje 500 expa.
Czyli tutaj wystarczy złowić medalowego muskiego szczupaka i już mamy 1000 expa, czy mamy go dwa razy więcej. Kasa również jest porównywalna, chociaż akurat wiecie, no kasa niezależnie od wędek, ona zawsze za rybę jest taka sama, tak? No ale tak patrząc obiektywnie, ile kasy dostajemy za te szczupaki, no to sami sobie wnioski wyciągnijcie. Powiem wam tak, nie wiem, czy tutaj nie stracę monetki na to, żeby przesunąć, bo nie jestem przekonany do pogody deszczowej, powiem wam szczerze. Kompletnie nie jestem przekonany do pogody deszczowej. Generalnie mi się nawet ten klimat nie podoba. Tak się czuję, jakby naprawdę mi deszcz padał na łeb. Także w tym przypadku, no u mnie to jest kontynuacja, widzicie, jestem ósmy dzień, ale żeby też nie marnować czasu na nagraniu, to akurat taką rzecz zrobię. Jeżeli możecie dać znać, jak wam się sprawdza pogoda deszczowa na Michigan, na szczupakach, czy to wam oddaje. Ja pogodę deszczową jeszcze nie łowiłem. Także tutaj no niestety mamy premkę, ale już monetkę sobie stracimy. Nocki nie ma sensu łowić. Następny dzień to jest piękne słoneczko. Także zobaczcie, no trudno, straciliśmy 2000 jakby kasy, no ale no w tym momencie myślę, że to było konieczne. I myślę, że na tym słoneczku zobaczycie, co tu fajnego możemy złowić. Zaczniemy chwilę tu i jeszcze jest druga miejscówka, bo jakby moja metoda jest bardzo prosta, drodzy. Mam dwie miejscówki na szczupaki muskie gołe. Oczywiście są trzy, ale dwie takie naprawdę sprawdzone. Jedną wam już przecież chyba pokazywałem, no bo tam łowiliśmy, więc ją na pewno doskonale znacie. I tam też fajne muskie gołe szczupaki wyciągam. Bardzo fajnie można siatkę zapełnić po prostu w taką pogodę, słoneczko, to to jest dosłownie chwila, moment i macie 100 kilo. Więc tak chcę zobaczyć, jak odda ta miejscówka, w której jestem teraz. Jestem na pomoście. Tu widzicie, jest końcówka takiego zalewu, tak? Tam wszyscy stoją. Też mam marker. Jest niedaleko tego miejsca, w którym się respicie. Jest taki pomościk. Jakiegoś szczupaka wyciągamy, pewnie zwyklaczek. Nie, to nie wierzę. No ja po prostu, kochani, moi drodzy, w to nie wierzę, że tak, gdy tak mi wyjechał, no to jakiś bóg był gry. No dobra, okej, zatrzymaj. No i mamy nowy level. Mamy nowy level, ale nawet nie patrzymy co, bo łowimy rybę. Ej, kurde te reklamy. Dobra, może nam jakiś medal fajny jeszcze się chwycił. No to słuchajcie, tak zaczęliśmy dniówkę. No i generalnie na pewno na tej miejscówce, ale bym się zdziwił, gdyby tu też był unikat. Bo często jest tak, że jak unikata łapiecie, to macie brania na innych tych, ale może być raczej medal. Powiem wam tak, moi drodzy, że raczej tutaj już unikata nie złapiemy, więc chwilę tu jeszcze będę i pewnie się przeteleportuję na drugie miejsce, bo jest szansa, że na tym drugim miejscu jeszcze jakiś unikat wskoczy. Z góry kolegom z łowiska dziękuję za gratulacje, no ale nie mam czat wyłączony. Żeby się waszą prywatność tutaj zachować. Dobra, pewnie medal będzie. A nawet zwykły, ale teraz nie będziemy, moi drodzy, analizowali, co ile daje, tylko łowimy kolejną rybę, także wiecie, do siatki sobie zawsze możemy zajrzeć. Ja wam z chęcią oczywiście pokażę, tak jak teraz mamy chwilę. Zobaczcie, to jest akurat szczupak pospolity, czyli no te 152 doświadczenia to jest nic i te 1000 kasy też za bardzo można powiedzieć, że jest nic, ale zwróćcie uwagę, że to jest tylko 4-kilogramowy szczupak, czyli tak naprawdę, moi drodzy, jest to identyczny szczupak, my go gdzieś tu wyciągnęliśmy, tego unikata. Jest to identyczny, tak naprawdę, moi drodzy, tego szczupaka 4-kilogramowego śmiało możemy porównać do 4-kilogramowego karpia, że w ten sposób sobie porównajcie. Jeżeli będziecie chcieli, to wam takie porównanie zrobię, bo wiem jedno, że na tych wędkach, moi drodzy, na tych wędkach zdecydowanie te karpie już tak expa nie dają. Medalowy karp musiałby być o wiele większy. I nie sugerujcie się tym odcinkiem, którym nagrywałem poprzedni poradnik, ponieważ tam miałem słabsze wędki. Ja tam wam pokazywałem, słuchajcie, siatkę z delty, pokazywałem wam wyniki. Wszystko się zgadza. Natomiast no, pamiętajcie też o tym, że były słabsze wędki, więc wtedy dostawaliśmy więcej tego expa. To jest też troszkę tak, jak wiecie, zaczynaliśmy w ogóle na delcie i łowiliśmy jesiotry jeszcze z motorówki. Też pamiętam, tam exp był ogromny za jesiotra.
No ale jak już większą wędkę, mocniejszą mam i normalnie łowiłem, no to już nie jest tak, wiecie, kolorowo, nie? Także o tym też proszę pamiętajcie. Dobra, ja myślę, że tutaj jak już unikat nam wskoczył, to raczej nam tu ryba już nie weźmie, więc idziemy na następny spot. Nie chodzę tutaj, bo macie odcinki oczywiście, kilka odcinków wstecz z Michigan. To jest zupełnie coś innego niż to, co robiliśmy wcześniej. My tutaj nie idziemy na zwykłe szczupaki. Owszem, jak widzicie, no w miejscach, gdzie są te gołe, jak najbardziej może wam się zwyklaczek też trafić. Ale naszym celem jest głównie łowienie tych muskich gołych, nawet i zwykłych. Zwykłych muskich gołych, medalowych, głównie najlepiej medalowych i unikatowych. I sami widzicie, jak one fajnie oddają, jeśli chodzi o exp. 38 kilo już w siatce mamy, my lecimy, słuchajcie, tu byliśmy na tym pomoście, na końcówce. A my sobie wrócimy, zobaczcie, tu są markery nasze, widzicie? Ale nie będziemy rzucali stąd, bo jakoś jak rzucamy stąd, to jakoś te ryby nie biorą. No to jest właśnie taka ciekawostka dla was wszystkich. Tutaj też jest taka miejscówka, gdzie teoretycznie można by rzucać, ale po prostu te ryby tu nie chcą brać. O tej miejscówce mówię. Tutaj byście mieli najbliżej. Zobaczcie, ile mamy unikatów połowionych fajnych. Są markerki, a my rzucamy, moi drodzy, ja te unikaty wszystkie złowiłem w ten sposób, że jeszcze stąd nie próbowałem. Nie, stąd też próbowałem. Dobra. Tutaj jest taka miejscówka, zobaczcie. Tu naprzeciwko mamy oczywiście miejscówkę, gdzie zawsze łowiliśmy. Mogę wam nawet zbliżenie zrobić. Też są markery. A my się ustawiamy tak tu. No tak, żeby było w miarę wygodnie do tych troszkę. A wędka sobie może być lekko z... Dobra, tak? Oczywiście stojaczek podnosimy i no, moi drodzy, jest szansa, że jakiś nam unikat tutaj też siądzie. No to by chyba wszystkim kopary popadały. Bez zmiany czasu jest szansa, ale to niepowiedziane, że tak będzie. No i rzucamy sobie na te markerki. Jeśli chodzi o wędki gruntowe, to rzucam wszystkie w ten kłębek markerów, a jeśli chodzi o spinning, no to na te markery, które widzicie tak jakby z prawej strony. Tam sobie rzucam, no i to jest taka druga moja miejscówka. Widzicie, warto było przesunąć pogodę, no moim zdaniem warto, bo sami widzicie, że no jednak ta pogoda, no w słońce ona oddaje. Ten deszcz, to byśmy po prostu marnowali czas. No straciłem jedną monetkę i 2000 za przesunięcie doby, aczkolwiek chyba, jeśli dobrze pamiętam, to na Michigan jeszcze nie zaliczyłem 30 dni na łowisku i pewnie zrobię to właśnie teraz, bo już tak niewiele brakuje. A i widzicie, już mam jakieś branie. I tak to, moi drodzy, wygląda. Słoneczko, piękna pogoda. Łowimy oczywiście na dwóch wędkach, tych największych haczykach. Mamy duże minogi założone. Na jednej słabszej wędce mamy żywce Shiner. Chociaż na niej też złowiłem właśnie unikata i też było co się bawić. Zobaczcie, co się dzieje. Teraz gdzieś musi siedzieć unikat, skoro tyle się dzieje. Jeżeli nie ma unikata, to może zdążymy. Jak już tego wyciągamy, to myślę, że jak szybciej będę mówił, bo tak nie wiem, czy usłyszeliście, jak zacząłem szybciej mówić. Mamy medala, nie patrzymy. Myślałem, że jak będę szybciej mówić, to szybciej wyciągnę rybę, a to tak nie działa niestety, moi drodzy. Pierw celujemy w minogę, bo na minodze może być coś fajnego. Chociaż nie ma to reguły, bo na Shinera też możecie złowić. Jakby mi za łatwo szło, to bym oczywiście odpuścił i zmienił wędkę, żeby sprawdzić, co jest na drugiej. A tu wyczułem medala. Nie, niestety, tylko zwykły szczupak, ale chyba udało się wszystkie... No nie, jednej się nie udało. No trudno. Trudno, ale widzicie, i to jest ta akcja, to są te emocje, więc oczywiście, no ktoś powie, no przecież na delcie też macie takie emocje, jakbyście łowili na cztery wędki. Jak najbardziej, moi drodzy, takie emocje by były, bo byście sobie łowili karpie na przemian z jesiotrami, to co było w poprzedniej części poradnika. Więc jeżeli ktoś nie chce na szczupaki przyjść, no to jak najbardziej macie, wiecie, pierwszą część poradnika, tam dosłownie ostatni odcinek, w którym pokazuję, jak można łowić na delcie. Wtedy jeszcze pokazywałem na dwie wędki, ale tą samą metodę też testowałem na czterech, znaczy... W sensie mówimy z podpórką na dwie wędki, czyli na trzy, a można śmiało stosować na cztery wędki. Czyli wtedy akurat się zakłada mięso szczerzuj na przykład i łowicie również jesiotry, tam szybko je wyciągacie. Ale jakoś mam wrażenie, że
No nie wiem, mnie na przykład wejście tutaj na tym levelu 46 na te szczupaki muskie sprawiło mega frajdę. Jakoś tak ta delta mi się znudziła i stwierdziłem, że skoro wiele osób pisze o tym, że no, że się wam nudzi ta delta, no to stwierdziłem, że wymyślę alternatywną metodę na wbijanie szybkiego levelu. I myślę, że to jest ok. Dajcie znać, co myślicie o tej metodzie, czy te szczupaki was kręcą, czy one was przekonują. Oczywiście dzisiaj przyszedł tutaj kolega na 50 którymś levelu, który napisał, że te szczupaki dają strasznie mało expa w porównaniu z karpiami. I oczywiście, jeśli chodzi o Anglię, o karpie, unikaty w szczególności, no to jest bezdyskusyjne, to się zgadzam z tym, co kolega napisał. Natomiast jeśli chodzi o deltę na tym levelu, na którym jesteśmy, no to te karpie już też tak nie oddają, moi drodzy. Mimo, że siatka tam 20 parę tysięcy mieliśmy, no tak 25 tysięcy za siatkę z karpiami, o, coś ładnego mamy. Pewnie medal jakiś fajny. Słuchajcie, 25 tysięcy gdzieś tak było do porywach do 30, nie? Za siatkę z karpiami, całą siatkę medalowych i unikatowych, rzecz jasna. Tak tutaj, jak widzicie, no prawie pod 40 tysięcy podeszliśmy. To jest 10 tysięcy różnicy zarobku na siatce. Expa, no te 15 tysięcy, nie wiem jak porównać do... No zobaczcie, to jest zwykły szczupak muski, 9-kilogramowy, prawie 1500 kasy. Czyli no nie oszukujmy się, musielibyście złowić medalowego karpia, żeby tyle dostać kasy. Doświadczenia 500, czyli też tyle samo co za jesiotra, moi drodzy. Bo ja na tych wędkach, które teraz mam, za jesiotra dostaję około 500 doświadczenia, 500 expa. No nie będę wam teraz pokazywał, wchodził na deltę i pokazywał, że tak jest. Nagram może specjalny odcinek, którym to zrobię, żebyście z tego po prostu odcinka wydobędę parę ujęć, ile daje dana ryba. Nagram po prostu sobie na delcie, jak parę ryb na tych samych wędkach łowię i będziecie mieli porównanie. Takie coś zrobię. No to jest, o właśnie, kolejny muski szczupak, prawie 400 doświadczenia. No nie jest to dużo. To nie jest, moi drodzy, dużo, tylko wyobraźcie sobie, żeby dostać tyle na przykład za karpia zwykłego na delcie. Dobrze wiecie, że tak nie będzie, tak? Jeśli chodzi o kasę, na pewno tak nie będzie. Jeśli chodzi o exp, no to już każdy musi sobie tam sam to przeliczyć, bo to, co ja wam podaję, oczywiście, no moi drodzy, to też musicie wziąć pod uwagę jedną rzecz. Te wszystkie exp, które pokazuje się u mnie, one i tak mogą być słabsze. Znaczy tak, mam bezzadziorowe haczyki, mam premkę. Nie wiem, czy ta akurat premka wpływa na te kreseczki, czy nie, to już możecie dać znać w komentarzach. Mi się wydaje, że premka to jest chyba ogólne doliczanie. Ale tak naprawdę, jeżeli ktoś z was ma, by tutaj przyszedł, tak jak my to robiliśmy zresztą na Michigan, na szczupakach, bo przecież łapaliśmy już te szczupaki. I miałem o wiele słabszą wędkę, jak dobrze pamiętam, do 16 kilo. Też spinningówkę, prawda? No i łowiąc z kajaka na słabszej wędce, na pewno będziecie mieli więcej expa niż ja teraz. Oj, zagadałem się. Niż ja teraz na wędce 21 kilo. Więc te exp u was może różnie się pokazywać z kolei w drugą stronę. Jeśli macie wędki mocniejsze niż moje, no to będziecie tego expa mieli mniej. Natomiast powiem wam tak, no zabawa myślę, że polega na tym, dajcie znać, co o tym sądzicie. Myślę, że zabawa, moi drodzy, polega na tym, że jednak tutaj mamy te wędki na taki level, jaki mamy. Musiałem się mocno napocić, żeby ten sprzęt jakoś tam dopasować. I jednak zabawa polega na tym, że wiecie, no jakoś te tutaj karpie, chciałem powiedzieć, te szczupaki nam jednak walczą. No widzieliście z unikatem, no troszkę zabawy było. Także jestem ciekaw, czy teraz, bo to jest taka idealna pora, tu gdzieś koło 6 rano zawsze trafiałem, 6 po 6 trafiałem tego unikata i albo go trafiałem na przynętę od golema, o, znowu spieprzyłem, nie wiem czemu to czasem tak dziwnie jakoś działa, może jakiś mały brał, albo go trafiałem na przynętę od golema, albo go trafiałem na minogi, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast swojego rekordu jeszcze nie pobiłem. Nie, znaczy w sensie, że nie jestem jeszcze w topce. Musiałbym tak 28,5 chyba, 29 bym musiał złowić tego muskiego, to wtedy bym był w topce.
Możemy nawet sprawdzić, ale nie wiem, czy to akurat na odcinku nie będziemy czasu marnowali. Także słuchajcie, no takie szybkie porównanie wam dałem, metodę wam opowiedziałem, ja zrobię szybką pauzę i po prostu widzimy się, jakbym czasem unikata wyciągał, a na 100% już pokażę wam podsumowanie całej siatki. Widzieliście siatkę na początku, jak zaczynaliśmy grę. Tam wtedy było słońce za chmurą, jak dobrze pamiętam, jak łowiłem. No to tu będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda. Możemy kiedyś zrobić taki test, ile zajmuje mi realnego czasu zapełnienie siatki. Nie wiem, czy ktoś z was chciałby taki film, taki odcinek obejrzeć. To by było bardziej w formie live'a raczej. Live'ów nie robię, no to może po prostu bym wam w formie relacji to nagrał. Do przemyślenia temat. Natomiast według mnie byłoby to dla was nudne, nie? Ile by mi zajęło. Ale zobaczcie, chwila, moment, nie mamy całej jeszcze godziny. Znaczy mamy godzinę praktycznie czasu w grze, czyli 15 minut u nas. Ja jeszcze wam wstęp dosyć długi robiłem, opisując wszystko. I mamy praktycznie, no, prawie zaraz 100 kilo. Bo ta ryba już nam trochę tutaj do... Także mamy, zobaczcie, prawie połowę siatki zapełnioną. I ja to w ten sposób robię. Jeżeli tu bym wyciągnął już unikata, przesuwam czas na kolejny szczyt. Medalowy szczupak pospolity. No może nie jest jakaś rewelacja, no ale... Bo chodzi o to, że zwykły szczupak pospolity, on nie daje tyle tego expa i kasy, co unikat, co muski goły, nie? Ale to już tam mniejsza o to. Natomiast zobaczcie, jakby... Przesuwam potem na ten drugi szczyt. Jeżeli tu bym wyciągnął unikata, tak, przesunąłbym na kolejny szczyt i powtórzył tą samą czynność, tylko pewnie bym poszedł z powrotem tam, gdzie zaczynaliśmy. Tam bym cyknął unikata i wróciłbym tutaj. Także jak coś, to pewnie tak oczywiście za chwilę zrobię, ale to już myślę, pokażę wam w formie przebitki i po spauzowaniu, no bo takie wyciąganie zwykłych szczupaków nie ma sensu. Natomiast zasada jest prosta, takie tylko podsumowanie, zanim się spauzuje. A zasada, moi drodzy, jest bardzo prosta. Wszystko jak leci, w przypadku teraz tych szczupaków, ładujemy do siatki. Każdego, no bo widzicie, łowimy na minogi duże, które no do tanich nie należą. One też kosztują, no 200 wychodzi za jedną minogę tej kasy w grze, nie? Bo tam prawie 1000 za 5 minóg, no to jest 200 za sztukę. No i zasada jest taka, że ładujemy wszystko do siaty, totalnie wszystko, każdego pizderytka małego. No i później, jak już zapełniamy siatę, no to w każdej chwili, ja tak zrobiłem właśnie pokazując wam też tą siatę, bo kończąc dniówkę, wypuściłem z tej siatki z 5 albo 6 zwykłych szczupaków, po to, żeby jeszcze dwa medale do tej siatki się zmieściły. Także, wiecie, no, każdy robi po prostu jak uważa, ja wolę najpierw to włożyć do siatki, a później ewentualnie zadecydować, co robię, czy przechodzę na następny dzień, czy wypuszczam i sobie tam medalem zapcham. Jeszcze sobie tu rzucę. Także jak będzie nam brał unikat, to wam pokażę, na co go łowię. Bo unikata da się rozpoznać po tym, jak bierze, bo ta wędka strasznie tak pompuje i to da się rozpoznać. Czy to w przypadku akurat karpia na delcie też wyczuwasz, bo tak ta wędka drży ci mocno. Czy w przypadku szczupaka to też widzisz, że to jest unikat? To widzisz po prostu po zachowaniu wędki. No teraz widzisz, że idzie łatwo, więc teraz będzie pewnie zwyklaczek muski jakiś tam. Szczególnie, że mamy na minogach, na ósemkach. Na dziesiątkach haczykach. Haczyki są dziesiątki, ale to raczej zwyklaczek. No, szczupak pospolity, także... Czasem i widzicie na dziesiątkach haczykach też się takie zwyklaczki niestety nam trafiają i... Nic na to nie poradzicie. No już większych haczyków na razie dostępnych nie mamy. I łowimy tym, co mamy do dyspozycji. Tym bardziej, że zobaczcie, ta przynęta na golema na przykład, ta blacha, no ona ma 8-0 haczyki, tak? Także to nie jest, wiecie, tak. Znaczy, mógłbym na upartego, mógłbym, słuchajcie, zrobić tak, że na drugiej wędce, tej, gdzie są 9-0 haczyki, bym dziesiątki założył. Tylko wiecie, ja też nie chcę robić tak, że ja to zrobiłem po kolei. 10, 9, 8 na tych gruntówkach. No i ósemkę mamy blachę. Bo też nie chciałbym, wiecie, jakoś specjalnie zaniżać tych brań, tak? No nie chciałbym, żeby te... Oj,
Nie, no chyba medal będzie. Medale też czasem walczą, tak jak unikaty. Nie chciałbym, słuchajcie, tych brań zaniżać. Chcę, żeby też się coś działo, żeby siatę zapełnić, a nie tam, wiecie, największe haki. Bo to po co? To o tego może szybko wyciągniemy, to się uda jeszcze. Zobaczcie, i to się właśnie, zobaczcie, co dzieje. Oj, to ostatnio było podobnie. Jak mi unikat brał. Tak niby przyszedł niepozornie, ale zaczął odjeżdżać. Ale to raczej będzie medal. Dobra, wyciągnięty, to może uda się jeszcze jednego. Dobra, mamy medala. Nawet nie patrzymy, ile kasy, ile czego, bo to nie ma na to czasu. O, tu też coś malutkiego. No, także tak widzicie, no nie będę wam pokazywał, jak dalej szczupaki łapię, ale 100 kilo mamy zapełnione w godzinę. Także ja tu jeszcze chwilę posiedzę, no bo muszę trafić unikata. Pamiętajcie, że jeszcze mamy jeden szczyt cały, bo dopiero godzinę czasu gry mamy. Godzina czasu gry i zobaczcie, znaczy już nie godzina, bo godzina 17, tak, ale... Generalnie godzina czasu gry i 100 kilo w siatce jest. Także dopiero na szczyt tak naprawdę wchodzimy. Chciałbym wam zwrócić uwagę. Patrzcie, moi drodzy. Zobaczcie, moi drodzy, dopiero mamy szczyt. Tutaj potem będzie kolejny szczyt. A zobaczmy z ciekawości siatkę. 21 500 za połowę siatki. Jakieś pytania, moi drodzy? Dobra, do zobaczenia po... przerwie, jak pójdę na, jak złowię lub będę łowił tego unikata. Także widzimy się za chwilę. No i jesteśmy, moi drodzy, coś mamy. Wstępnie nie byłem przekonany, że taki medal, ale zaczął mocno odjeżdżać, więc może być to medal mocno waleczny. Ale generalnie, słuchajcie, godzina 8 czasu gry, 8 rano, zrobiła, przed 8 generalnie, zrobiła się totalna cisza na wędkach, więc zmieniłem czas na ten wieczorny szczyt, na 18. Już chciałem praktycznie tutaj miejscówkę opuszczać, wracać na pomost, ale coś nam fajnego chwyciło. Może to być jakiś większy medal. Myślę, że na unikata, no, chyba że bardzo mały unikat, bo aż tak waleczny nie jest, chociaż troszkę nam tam odjeżdża. Ale aż tak waleczny nie jest, więc to nie będzie jakiś rekordowy. Niestety, na pewno jest muski goły, to widzimy. Po tych takich czerwonych płetwach, moi drodzy. Ma jakieś zadatki na unikata, ale może jakiś malutki unikacik to być. Bo nie spodziewałbym się tu jakiegoś szału. Zdziwiłbym się, gdyby jakiś wielki nam wyskoczył. W międzyczasie mieliśmy branie na drugiej wędce, no ale no niestety nie da się. Bo to już nie działa. To, co kiedyś robiliśmy, o kolejne branie. Czyli by znaczyło, że może to być unikat. Kiedyś tak było, że jak się zacięło, to wiecie, była szansa. O, może, ale raczej medal. Nie, jednak unikat. 24, no to tak jak mówiłem, za duży nie jest, niestety. No, znaczy nie gardzimy nim w żaden sposób, moi drodzy. W żaden sposób nim nie gardzimy. Natomiast ja uważam, że no tak, no teraz chciałbym tak z 28 kilo unikata złowić. To też będzie taki mój cel. Może zrobię taki specjalny odcinek, ale taki w formie trochę jakby takiego live'a, że będę chciał pobijać rekordy, czyli będę chciał złowić unikata zwykłego szczypaka, takiego na około 19 kilo, czy też tego muski gołego również. Tu pewnie jakiś medal nam wyskoczy. Ja myślę, że skoro unikata tu już złowiliśmy, to ta miejscówka już nie ma większego sensu, bo już wiadomo, że unikata nie trafimy, a na unikaty też polujemy. Także pójdziemy na pomost, ale wydaje mi się, bo rano tego unikata nie trafiłem, także to jest dopiero drugi unikat, który w siatce jest. I wydaje mi się, moi drodzy, że to jest jednak tutaj jakiś limit, bo mimo, że zmieniliśmy spot, ale to sprawdzimy teraz. Sprawdzimy teraz, czy jak zmienię spot na pomoście, czy uda nam się tam jakiegoś unikata trafić. To będzie taka ciekawostka. Także idziemy z tego miejsca. Ja, wiecie, możecie się teleportować. Ja generalnie często wolę się przemieszczać, bo tak mi jest akurat tutaj szybciej do tego pomostu niż się cofać. Jesteśmy, moi drodzy, tutaj, mamy pomościk, już widzicie markera. Ustawimy się raczej na pomoście. O, moi drodzy, na pomoście się nawet możemy tak tu ustawić. Tak tu. Nie będziemy podnosili i sobie tutaj świgniemy. I zobaczymy, czy jeszcze tutaj nam coś wejdzie. Także pokażę wam całą siatkę, co w tej siatce się mieści. I sobie sami przeliczycie, czy to według was jakoś konkuruje z deltą, czy taka wersja, którą wam pokazuję, alternatywna, aby
no te 12 leveli czy więcej nie siedzieć na delcie, no bo jak ktoś tak naprawdę, moi drodzy, z was wszedł na delta na levelu 34, no to siedzieć do 50, to tak szczerze mówiąc trochę lipa, 16 leveli, nie? Na dużo osób tak wchodzi, także jeżeli taka wersja z deltą wam średnio odpowiada, no to dajcie znać, co sądzicie o mojej propozycji, jeśli chodzi o levelowanie konta. No i też sobie porównamy, bo słuchajcie, no w tym odcinku razem z wami ten level wbiłem, także podsumowując siatkę, będziemy mogli widzieć, ile expa wbiliśmy. Ja specjalnie, się zgapiłem. Niestety jakiś fajny muski nam uciekł. No ale to tak często jest, jak do was gadam, o czymś innym myślę, patrzę gdzieś indziej, no to często mi na spinning ucieknie niestety jakiś szczupaczek, bywa. Życie. Komu nie uciekł? Komu nie uciekł? Chyba każdemu z nas, moi drodzy. Ale tak podsumowując, ja zrobię oczywiście na koniec, pokażę wam siatkę i zrobimy, moi drodzy, koniecznie oczywiście przesunięcie czasu po to, abyście zobaczyli to podsumowanie całego dnia na łowisku. Ja myślę, że na razie nie mam potrzeby stąd wychodzić i przerywać tego ciągu do 30 dni. Jedyne, co mnie może ograniczyć, to duże mi nogi, bo nie miałem ich jakoś super dużo nakupowanych. Nie wiem, czy będę chciał próbować na żywce shiner, bo to daje jakieś ryzyko mniejszych rybek. Jednak wolałbym raczej na dwóch wędkach mieć te duże minogi, w najgorszym wypadku na jednej wędce, ale to zaraz zobaczę, ile jeszcze tych dużych minog mam i czy można tu na łowisku kupić, a jeśli tak, to za ile. Na szczęście pamiętam cenę poza łowiskiem. Ta cena wynosi no tam niecały 1000 za 5, czyli no 200 za jedno. No i jeżeli no to by miało być mega, mega drożej, dwa razy drożej, no to nie ma opcji. O, odjeżdża, tylko to jest akurat słaba wędka, więc to może też być, moi drodzy, medal. Ale bardzo bym się zdziwił, gdyby tak raz za razem nam jakiś unikat wyskoczył, ale to na pewno nie będzie unikat. Niestety, tak dobrze to nie ma. Zwykły szczupak muski goły, no 500 doświadczenia, tyle co za karpika medalowego, takiego słabszego. No tutaj kasa idzie, zobaczmy sklep. Przynęty zwierzęce. 500 drożej. Czyli to by 300 za minogę wtedy wychodziło. 300 za jedną minogę. 100 więcej. No ale jeżeli skupiamy się na unikatach, z drugiej strony wejście i wyjście kosztuje, no, wydamy 10 tysięcy, to musiałbym, ja i tu jest, widzicie, głębsza matematyka. Bo od razu wam powiem teraz tak. Niby na łowisku się nie opłaca kupować. Ja zawsze mówię, nie kupujcie na łowisku. No ale mamy 100 różnicy na minodze, tak? Czyli żeby przepłacić, musielibyśmy 100 minog, znaczy inaczej, jakbyśmy kupili 100 minog, to byłoby to dokładnie tak samo, gdybyśmy wyszli, żeby kupić minogi poza łowiskiem i weszli z powrotem. Czyli do 100 minog tak naprawdę opłaca się, no bo po co wychodzić? Jeżeli nie chcecie na przykład przerywać tego cyklu dni, żeby ileś dni na łowisku spędzić, czyli najpierw... Bo pamiętajcie, że za to macie prezenty, za to macie monety, jakiś tam marker czasem dostaniecie. Czyli na przykład, a markery jak widzicie ja używam, no bo żeby wam pokazywać. Także słuchajcie, no zawsze przeliczajcie to w ten sposób, jeżeli wam czegoś brakuje i musicie to kupić, no to musicie się zastanowić, ile zapłacicie za wejściówkę z powrotem na łowisko, tak? Ile, niepotrzebnie mogłem zostawić. Mogłem zostawić i by sam go połknął. Zaraz tak spróbujemy zrobić. Damy na luz, jak będzie branie. Bo generalnie ta przynęta na golema, nie wiem, są różne wersje. Ludzie różne wersje, słuchajcie, stosują. Ja stosuję tą, co widzicie, szarpaną taką. W sensie, dobra, poperową, bym powiedział, minogi. Mamy 54. 54 minogi mamy. To ja myślę, tu wam powiem szczerze, że jak miałbym wychodzić, przerywać ten cykl, jeszcze zwykły szczupak nam się chwycił. Jeśli miałbym wychodzić, przerywać ten cykl, to się zastanawiam, czy po prostu tych 100 minut nie lepiej kupić na łowisku i wyjdzie na to samo, przepłacając. Chyba, że źle liczę. Czekajcie, czy ja dobrze liczę na pewno. No jeżeli tam 900 coś kosztowała minoga, no to liczyliśmy, że 200 jest
Odstawiam i zacinam. No, trzeba zostawić, tak. Nie mówcie, że mi tutaj wyjedzie znowu unikat. Ostatnio tak było. Nie, ale medal wyjechał. Pięknie. Medalowy szczupak muski. Zobaczcie, 1100 doświadczenia, 2800 kasy i on jest tylko 15 kilo. Więc jeżeli na przykład teraz tego szczupaka miałbym porównać z jesiotrem... I 194 kilo mamy w siatce, także zaraz też będziemy, słuchajcie, wypuszczali zwyklaki z siatki. Jeżeli tego miałbym porównać z jesiotrem, no to jeżeli bym złowił 15-kilogramowego jesiotra, ciężko powiedzieć, ile za niego bym dostał kasy, bo to jest mały jesiotr. No myślę, że więcej jak 2000, gdzie 2000 by nie było, zostawiamy? Nie, ja jednak odpłynął. Na powierzchni zostawianie nic nie daje. Przypuszczam, że z 1500 byłoby za takiego jesiotra 15-kilogramowego kasy. No ekspa to nie mówię, no bo to raczej by było w granicach 500, a tu mamy ekspa 1000 i o wiele więcej kasy. No to sami widzicie, że w momencie, kiedy jednak macie już te wędki mocniejsze, bo to tylko jest jakby sprawa wędek, no to tuczenie tych jesiotrów nie ma sensu. Jakoś mi się lepiej i przyjemniej, szczerze wam powiem, też łowi te szczupaki niż te jesiotry. Może dlatego, że ich się... No, a z drugiej strony też się nałowiłem szczupaków trochę, no bo też ich, moi drodzy, się nałowiłem, bo byłem na Michigan, ale jakoś szczupak pospolity, no i szkoda, że mi nogę nam zjadło. Słuchajcie, to ja mogłem go w ogóle do siatki nie wpuszczać tak w ogóle, ha. Słuchajcie, a rzućmy tutaj troszkę dalej, albo tu bliżej. Albo tu. Widzicie, bo to jest taka też sprawa, no, czy nam unikat siądzie. I teraz mamy moment, że zwyklaków nie będziemy do siatki wkładali. Zobaczę, ile mamy w ogóle zwyklaków w siatce i każdy medal, który się teraz złowi, spowoduje, że wywalamy. I to jest taki moment, w którym, zobaczcie, wy możecie podjąć tą decyzję. Ja tu jestem, bo chciałbym jeszcze zobaczyć też dla was, dla widza, tak, czy da się trzeciego unikata złowić. Na tym samym czasie, w dwóch spotach, jesteśmy w stanie wyciągnąć dwa unikaty. Na pewno w przypadku, bo my złowiliśmy tutaj unikatowego tego gołego. Jeżeli byśmy poszli na spot, na którym biorą unikatowe pospolite szczupaki, to od razu wam powiem, bez problemu. Wyciągamy kolejnego unikata bez problemu. Ale jestem bardzo ciekaw, czy nie ma jakiegoś czasowego ograniczenia na te muskie gołe. Że jednak ten czas trzeba przesuwać, że na przykład może być... Ale nie spotkałem się z czymś takim, bo na przykład na karpiach, na delcie, no nie, też jakiś czas musiał minąć. Koło godziny czasu musiało minąć. Jak szedłem na kolejny spot, to też mi od razu, zanim mi unikat strzelił, to trochę minęło. My tu mamy trochę czasu, ale to jest właśnie, mówię, decyzja, w którą ty musisz wtedy podjąć sam. Czy już to jest dla ciebie moment, w którym chciałabyś przesuwać na kolejny dzień? Czy po prostu robisz tak jak ja i dopełniasz? Bo generalnie, jeśli chodzi o exp, no i tak łowiąc te szczupaki, prawda, i tak exp ci będzie wchodził. Expa nigdy nie stracisz, nawet jak wypuścisz rybę z siatki, tak? Jak jej nie wpuścisz do siatki, to również exp ci się liczy. Bo złowiłaś. Kwestia kasy. No ale jeżeli za zwykłego szczupaka na tej kasy, no nie mamy tak, jakby mnie to satysfakcjonowało, to wypuszczając go, wpuszczając na przykład muskiego gołego, czy medalowego szczególnie, to kasy mamy więcej. Więc to też nie jest do końca strata czasu. No chyba, że zależy ci na przesuwaniu właśnie tych dni, żeby zaliczyć misję. Okej, ja za chwilę będę miał 10. dzień. Myślę, że nagram kolejny odcinek, moi drodzy, taki challenge właśnie, że będę łapał. Będę chciał pobić swój rekord. Ale to każdego szczupaka, czyli i tego szczupaka pospolitego. Sprawdzimy mniej więcej w rankingu. Możemy to nawet teraz sprawdzić na koniec odcinka, moi drodzy, czy gdzieś tam się przez przypadek
złapałem na rękę. I zobaczcie, ile punktów nam weszło. Ale ładnie, 47 poziom. Pięknie to wygląda. Ryby. Lokalizacja. A już bym deltę zaznaczył. Tyle o tej delcie mówimy. Saint Croix, ryba. I mamy do dyspozycji trzy szczupaki. Szczupak muski. No to tutaj się nie złapaliśmy, bo takiego w ogóle nie złowiliśmy, bo my gołego złowiliśmy. One są, widzicie, podobnie się nazywają. No mamy 83 pozycję, ale nie wiem, dlaczego mi tego 27 kilo nie zaliczyło z wczoraj. Wczoraj 27 kilo trafiłem i tutaj nie jest zaliczone. Natomiast no nie zmienia faktu, że rekordy to jest 29 kilo, no 28 coś, także no, także słabo. No i zwykły to już na pewno nie. Zwykły to już na pewno się nie załapaliśmy, bo to jest 19 coś kilo. Mhm. Czyli mamy co robić, moi drodzy. Mamy co robić i taki rekord, taki challenge bym sobie podjął. Swoją drogą, jak sami widzicie, robienie jakichś challenge'y jest fajnym takim urozmaiceniem, tak? Jak bijacie te levele, żeby wam się to nie nudziło. No bo często właśnie piszecie, że tam coś wam się znudziło, jakieś łowisko, już chcecie na inne iść. Tylko, no, jakby powiedzmy na tym levelu między 40 a 50, no nie macie tych wędek jeszcze na tyle mocnych, żeby iść na rzekę Achtubę. Tam łowicie odpowiedniki jesiotrów. Teraz akurat zapomniałem, jak oni się nazywają. No i łowicie sumy. Generalnie to... No. Po prostu dostaję sprzęt w dupę, mówiąc wprost. Najbardziej szczerze, najbardziej wprost, jak mogę wam to powiedzieć, to sprzęt dostaję w dupę, który też musicie potem naprawiać. A niestety... Niestety, ten sprzęt nie jest na tyle, jakbym to powiedział w tej chwili, zaakcentował, szyny były złe i podwozie też było złe. No, także no niestety, ryby były złe. Okej. Dobra, no ja myślę, że pokażę wam siatę, bo tutaj akurat przedłużanie nie ma sensu, ja mogę sobie poza odcinkiem na następnej dobie to zrobić. Mogę zrobić też test na innej pogodzie, bo wiadomo, no nie ma sensu, słuchajcie, żebyście o parę dni przesuwali tutaj po to, żeby mieć słońce. Słońce za chmurą też wam oddaje i to wiecie. Chociaż tutaj, jak widzicie, jest cisza, więc ja też wątpię szczerze, że jeszcze jakiś unikat mi się trafi, więc nawet nie będę tego sprawdzał, tylko zobaczmy, tak z ciekawości wam pokażę, jaką mamy pogodę następny dzień. O, jak ładnie, też mamy słoneczko za chmurą, czyli fajne dni się szykują. Oczywiście łowienie szczupaków w nocy wam nie polecam. Siatka 42 tysiące. Czy ktoś ma jakieś pytania, moi drodzy? Bo to już wam mogę w tym momencie jasno dać podsumowanie, nie muszę wchodzić nawet na deltę, na poszczególnej rybie wam tego pokazywać, no bo za całą dniówkę niejako zaliczamy, tak? Czyli 42 tysiące kasy, expa pewnie znowu z 15 tysięcy wjechało. Na delcie nie jesteście w stanie tego wyciągnąć. Jak znajdę, chociaż to ja bym nie chciał porównywać do tego, co robiłem wtedy, no tu niestety... Dobra, już będziemy może bardziej oszczędni, ale dla widza zrobimy. Dla widza. Tego się nie robi, kochani, dla widza. 12, no 13 tysięcy expa, czyli gorzej. Czyli trochę gorzej weszło, no ale cóż. Nie było to 15, dlatego że zwykłe szczupaki po prostu pobrałem. Chociaż nie. A dobra, wtedy było 15, bo jeszcze wypuszczałem i dłużej łowiłem. Także musiało być więcej expa. Siłą rzeczy musiało być. Czekajcie, a jakby tu rzucić tu. Także musiało być trochę więcej expa. Sobie rzucimy to tak. Zobaczymy, jak one tu biorą, bo jeszcze tego nie wiemy niestety. Jeden marker, pamiętajcie, wiosny nie czyni. Może tu nawet gdzieś tu. No. Także moim zdaniem fajna miejscówka. Tam koledzy łowią przez te trzciny. Też tam próbowałem, ale powiem wam szczerze, no nie podoba mi się to, jak ja nic nie widzę, jak rzucam, jak te wędki mi się co chwilę gdzieś tam plączą w tych trzcinach. Także ja osobiście wolę taką miejscówkę. No, także 42 tysiące kasy.
Myślę, że metoda, jak widzicie, jako alternatywa do delty, która się nudzi, to myślę, że to jest, o, jeszcze rybka dla widza na pożegnanie. Także myślę, że jako alternatywa, o, nie no, no chyba medal raczej. Chociaż, o, no to widz ma, no powiedziałem rybka dla widza, moi drodzy, no powiedziałem dla widza, tak. Nie, niby był fajny medal. Ale coś mi ta wędka za bardzo pompuje, wam powiem szczerze. Coś tu mi nie pasuje. O, idziemy tam. Idziemy tam, bo coś mi tu nie pasuje. A, i znowu branie mamy na innej wędce. No, podejrzane, widzowie, podejrzane. Kochani, moi drodzy. O, coś mi te ruchy już znajome są. Dobra, to na zakończenie dla widza. Unikacika wyciągniemy, jeżeli to jest unikacik, oczywiście. Jak medal, to widz też się nie pogniewa. Ale coś mi za bardzo tutaj ta wędka pompuje, moi drodzy. Coś za bardzo. Coś za bardzo. Oj, ale odjeżdża. Ho, ho, ho. No, także jak widzicie, przesunięcie czasu. I od rana od razu w tym samym spocie też złowicie unikata. Nie ma problemu najmniejszego. Znaczy nie, bo my tu unikata chyba nie złapaliśmy. Złapaliśmy tam. Oj, tak daleko mi jeszcze nie odjeżdżała. Kurde, co to będzie za unikat, moi drodzy? Mam wątpliwości, bo jakoś inaczej jedzie niż poprzedni unikat, który tu złowiłem. Na tą samą wędkę swoją drogą, słuchajcie. Na tą samą wędkę, znaczy na tą najsłabszą wędkę na 8.0 i na żywce Shiner. To znaczy może jak będę testował unikaty, to te minogi nie są mi potrzebne i faktycznie na dwóch wędkach niech sobie będą żywce Shiner, a na jednej minogi i się obejdzie bez kupowania. Bo minog, zobaczcie, tych żywców Shiner mamy 199, także spokojnie na 30 dni łowienia nam tutaj starczy. To myślę, że taką zmiankę tutaj zrobimy. To będzie już teraz, jestem pewien, że unikat, tylko jestem ciekaw jaki. No bo ta wędka jest do 20, do 21 kilo. I tak mniej więcej jest to skonfigurowane. W sumie, jakby wiecie, no tamte dwie wędki są mocniejsze, owszem, bo do 23, ale generalnie żyłka i przypon, tam przypon akurat jest mocniejszy, tak, ale żyłka na każdym i tak jest taka sama, także na każdej, także to jak dla mnie, no to w tym momencie ta wędka każda jest taka sama. Nie mają innej mocy, bo kołowrotki są też takie same. No i zobaczmy. To na pewno dla widza unikat. Wyjątkowy łowca? Oczywiście. Unikatowy szczupak muskie gołe. No właśnie, no i zobaczcie, 4400, prawie 2000 doświadczenia. No tu można by chyba, słuchajcie, porównać z unikatowym karpiem, ale ja nie chcę, no właśnie. I tak właśnie czasami tracimy, widzicie, żetoniki, niestety. Ale ja dla widza muszę to zrobić, bo to jest bardzo ważne, żebyście wy wiedzieli, gdzie te markery są. Gdzie ja łowię te unikaty. Będę musiał doładować widocznie trochę żetonów z własnej kasy. Także będzie fajnie, jak moi drodzy, zostawicie łapkę w górę, komentarz dla lepszych zasięgów. Może zawsze tam parę złotych wpadnie z tych wyświetleń i będzie na zainwestowanie w Fishing Planet, żebym wam po prostu mógł to lepiej pokazywać. No bo to wszystko niestety kosztuje. Także będzie bardzo, bardzo fajnie. Takie się markery dokupi, bo tutaj gramy oczywiście bez, oprócz premki, nic więcej tutaj nie robimy, moi drodzy, absolutnie. Dobra, no to tym akcentem żegnam się z wami. Był unikacik dla widza, dlatego odcinek dłuższy, ale rekordy będę bić w następnym odcinku lub w którymś z następnych. Także trzymajcie się, kimkolwiek jesteś, życzę ci jak najlepiej, uśmiechnij się, wspaniałego dnia, wieczoru lub popołudnia, kiedykolwiek oglądasz. Cześć!